Pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w winnicy, doglądał, a ono nie przynosiło owocu i chciał je wyciąć. Ogrodnik chciał wyciąć, ale gospodarz mówi, zostaw jeszcze rok. A u nas stało się odwrotnie. Urodzajne drzewa wycinano. Bohaterów niszczono. Najszlachetniejszych synów i córy narodu wywożono na Sybir, już wydawałoby się w wolnej Polsce. Katowano w katowniach ubeckich. Najdorodniejsze drzewa wycinano. Ale one miały owoc. I ten owoc padał w ziemię. Ziarno pszeniczne. Jeśli nie wpadnie w ziemię, nie obumrze, nie wyda owocu. Oni wpadli w ziemię. Do tej pory na tzw. łączce wydobywamy ich, szukamy. Szukamy ich z obławy augustowskiej. Polsko, gdzie są twoje grozy? Już za kilka chwil odsłonimy tablicę poświęconą właśnie żołnierzom wyklętym. Prosimy Cię, pobłogosław tę tablicę. Wzywam was, żołnierze niezłomni, którzy z bronią w ręku walczyliście o ideały, w których zostaliście wychowani w okresie, gdy Polska cieszyła się wolnością. Wzywam was, waleczni żołnierze powstania antykomunistycznego, wszystkich was oficerowie, podoficerowie i szeregowi, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze. Stańcie do apelu! Wzywam was, księża zamordowani za krzyż, wiarę i wolność przez stalinowskich oprawców z NKWD, UB i SB.
pania, masz! Do pania, masz! W tym miejscu, w imieniu wojewody lubelskiego oraz swoim własnym, pragnę najserdeczniej podziękować Fundacji Kocham Podlasie, władzom miasta Białej Podlaskiej oraz wszystkim tutaj zgromadzonym za to piękne świadectwo pamięci o żołnierzach niezłomnych, pamięci o ludziach, którzy zostali skazani na zapomnienie, ale którzy, jak dzisiaj wspaniale ksiądz dziekan wspomniał, stali się tym kamieniem węgielnym. Panie dyrektorze, bo to nasze wspólne święto, mi jest bardzo miło, ja już nie będę mówił o tym, jak ważni dla nas są żołnierze wyklęci, bo myślę, że te słowa i padły na mszy świętej, tak pięknie ksiądz dziekan przypomniał biografię jednego z żołnierzy i podał piękne przykłady z ich życia. Następnie moi poprzednicy już powiedzieli wiele ważnych słów, ale myślę, że powinniśmy podziękować tym, którzy tą pamięć o tych żołnierzach kultywują i zbierają się zawsze licznie już od 2 lat oficjalnie na uroczystościach miejskich, z czego bardzo się cieszę, że mogę patronować tym uroczystościom i mogliśmy je wprowadzić już w życie i myślę, że to już będzie taka nasza tradycja, że razem z władzami naszego więzienia, bo właśnie tutaj przecież kiedyś byli przetrzymywani, a dzisiaj pamiętamy o ich wielkich czynach, będziemy takie święta organizować w naszym mieście. Łączy to się przepięknie z biegiem, tropem wilczym, więc powstają też w Polsce fantastyczne inicjatywy, których my też jako mieszkańcy miasta Biała Podlaska chcemy uczestniczyć. Do tego pan prezydent Andrzej Duda zgodził się objąć patronatem nasze miejskie uroczystości, za co też serdecznie dziękuję. Dobra, brawo! Patrz!